pić, przestać myśleć, zacząć słuchać, by znaleźć wyjście. Zamknąć gdzieś na dnie szafy stare przekonania, że wszystko dobre to czego się nam zabrania. Nie, nic nie mówić, nic nie myśleć, ciągle słuchać, a efekt przyjdzie. Wierzyć od dziś, że coś zmieni się na lepszej. Nie rzucać słów, które ulatniają się na wietrze. Zacząć słuchać, połykać słowa, te najlepsze, żeby nie pluć byle szajsem później. Albo zaufać, że to przyjdzie także do nas. Tylko czasem trzeba dać tu światu szansę. Trudne, trudne, ja wiem, że to trudne. Ale kto ci mówił, że coś pójdzie o tak po naszej myśli? Wystarczy ogarnąć burdel, może uda się dołączyć jeszcze. Choć zaczął się wyścig, już biegną, no kurwa, biegną bez przerwy. Zostawiając po drodze miliony marzeń, wypadają im w pośpiechu przez nerwy. Ale żaden nie ma czasu, by zawrócić po nie. Błazen zapomina, że to przez nie widział sens. I dziś pewien, że robi dobrze, bo tak mu mówi ktoś. Myśli już tylko o pensji, a przez brak odwagi, by odezwać się, gubi głos. Jak każda z ulic, na której dziennie topi się tysiące pragnień. I nie pierdol, że to truizm. Wpadniesz szukać pomocy, kiedy zbyt mocno upadniesz. Ta, nikt ci nie da tu recepty, bo też wcale wiedz, nie potrzebujesz leków. Potrzeba ci kilku perspektyw, by odnaleźć trochę człowieka w człowieku na przekór. Nie chcę więcej myśleć o tym, czemu. Czemu nie jest tak, jak miało być, jak mówili nam. Nie chcę więcej mówić o tym, że nie jest tak, jak miało być, ale nie jest tak. I dalej każą mi przemilczeć co drugie zdanie, bo jest zbyt smutne i ludzie nie chcą już tego słuchać. Zapomniałem, że tu przecież wszystko granie i że każdy z nas żyje jak król na końcu łańcucha. Każdy z nas musi wiedzieć sam, czego chce słuchać, jak żyć, a czego nie chce. A jeśli mówisz, że nikt tego nie chce słuchać, jak znajdziesz moment, to zajrzyj do mnie na FB. 1